Dobra. 2,5 życia. 2,5 życia. Czajcie to? To jest już niestety katorga. I obawiam się, że następny poziom będzie mógł stanowić delikatny problem dla nas. Mam nadzieję, że tak nie będzie. O, czyli Łysa będzie chciała z nami gadać. Patrzcie, Łysa będzie chciała z nami gadać. Witaj, nieznajomy. Mam dla ciebie prezencik. Zamknij oczko i wyciągnij ręce. Normalnie bym powiedział, że słaba nagroda, ale z drugiej strony przy aktualnym moim stanie zdrowia to jest jak najbardziej dobra nagroda i się cieszę z tego, że chociaż dostałem eliksiry małe. Tak, możemy opuścić już salę bohaterów. O matko. Powiem szczerze, że obawiam się tych trzech następnych poziomów, które na nas czekają. O, jeden z nich już jest na statku. A, tak, to ten, statek widmo. To dopiero będzie jazda bez trzymanki. Pamiętam, co tutaj dokładnie było. Okej. Zgodnie z powszechną opinią, nie powinno się wskakiwać na wielkie podniebne statki widma. Niemniej to i tak bezpieczniejszy sposób na powietrzną podróż niż katapulty. No, zgodzę się w 100%. Zobaczymy, co tu się będzie działo. O kurde. To jest gruby poziom też. Kapitanie, pomyślałem, że zechce pan wiedzieć, że mamy pasażera na gapę. Kazałem ludziom przeszukać wszystkie pokłady. Dobrze! Ten podły pies ma zwisać z tamtej rei na własnych jelitach. Czy to naprawdę konieczne? Nie możemy go porządnie zbesztać i zostawić w najbliższym porcie. Na tym statku nie ma gościa, który nie przeciągnąłby pod kilem własnej babki, jeśli nie dostałby za to srebro z jej włosów. Nie będzie żadnego besztania. Dajcie mi tego szczura lądowego. Zrobię mu w ciele nową dziurę. Widzę, że nie będziemy tutaj przyjaźnie powitani i mnie to wcale nie dziwi. No i co, lecimy z koksem. Szkielety. Bosmani. Whatever, nie wiem nawet jak ich nazwać. No, obecnie tak naprawdę to tutaj oni grają naj... taką, no nie wiem w sumie. Bardzo mało znaczącą rolę, ponieważ będziemy musieli tutaj pocisnąć tak naprawdę tych kapitanów, tych w niebieskich strojach, bo to oni nam dają dokładnie procenty do kielicha. Jak możecie zresztą zobaczyć, oni to są bezużyteczni, ale ten tutaj jest bardzo ważny. O, ten tutaj. Jak jego wybijemy, no to zdobywamy procenty do kielicha i tyle. Mamy 33 już procent zresztą, tak więc jest to, uważam, że chyba dobry wynik. I tutaj nic po nas w zasadzie, nic tutaj nie mamy konkretnego do zrobienia. W ogóle fajny ten, fajna... O kurczę, nie wiem jak to nawet nazwać. Kajuta? Chyba tak, kajuta to się nazywało. I o ile dobrze pamiętam, żeby przejść dalej, to gdzieś tutaj będzie potrzebna runa. A nie, możemy tu zejść normalnie, lol. O-o.
Houston, mamy problem. I gdzieś tu chyba była ten, fontanna ze zdrowiem. To jest w ogóle najgorsze, że ja... A, dobra, nieważne, nie będę tego komentował, ponieważ po co? Chciałem powiedzieć, że najgorsze jest... nie. Chciałem powiedzieć, że... Zapomniałem, wiecie? Słyszałem ponoć, że gdzieś tutaj niedaleko jest fontanna zdrowia. O, właśnie tak. Naładujmy sobie HP na maksa. No, powiedzmy prawie na maksa. Jedna buteleczka tak naprawdę. I kawałeczek ostatniej. Runa... Ej! Czekaj, użyliśmy runy gwiazdy, tak? Lol, nawet nie pamiętałem, że zebrałem runę. Widzicie, ten poziom tak szybko... Akcja w tym poziomie tak szybko się dzieje, że nawet nie jestem w stanie ogarnąć tego, co tutaj ma miejsce. O! Dawaj, dawaj, śmieciu. ...50%, super. Mam już połowę zebraną. To nie jest trudny poziom w sumie, jest taki... Nie wiem nawet, jak go określić w sumie. Nie jest trudny, ale bardziej bym powiedział, że taki specyficzny dosyć. No nie wiem. Fajny dzwonek swoją drogą. Możemy spaść też na dół i zobaczyć, co na dole jest. Co na dole? Kielich! Dobra, może nie kielich, ale przynajmniej duszę do kielicha. Mamy tutaj tych kościotrupów zasranych. A chyba tym nie pogardzimy, co nie? Tu chyba był labirynt, o ile dobrze pamiętam. Tak! Dobrze pamiętam. O! Elka. I tyle. To było całe zwiedzanie tego, więc teraz możemy kontynuować już dalej z poziomem. No nie będę tego ukrywał, że z tym poziomem miałem delikatne problemy w oryginale. Nie pamiętam, czy w Let's Play z 2019 miałem problemy. Na pewno wiem, że miałem oryginalnie, jak pierwszy raz grałem w ten poziom, problem. Na pewno to było w Let's Play z 2014. To jestem w stanie zapamiętać akurat. Dobra, tu mamy tych. Kapitan. Gdzie jest kapitan? Tutaj tylko te downy są. Kapitana tu nie ma, dobra. A, wszystko od zera, super. Moja trzecia próba, żeby nie spierdzielić się na dół. Jej! Jej! O, super, fajnie. Znaczy, tu chciałem do... No nie. Może tak się dostanę z powrotem, byłoby fajnie. Nie dostanę się, kurde, no nie gadaj. A byłem tak blisko. Dobra, jestem tutaj, super. Przynajmniej sobie jakoś nadrobię życie. Tam trzeba byłoby jakoś się dostać. A na razie nie mogę.
Znaczy mogę, bo do tej klatki muszę chyba dostać się. Chyba będzie trzeba powtórzyć ten poziom, bez kitu. Wskocz tam, Daniel, proszę cię, nie rób tego. Teraz to zrobi. Wow. Wow, mogę teraz kielich zebrać, super. Ginąc w ten sam sposób. No to nieźle, kurde. No to sobie pograłem. No to jeszcze raz trzeba będzie robić wszystko. Super, fajnie. Bravissimo. No, tak możemy dostać się do tego. Ho, nice. Ale już mamy 100%, jak widzicie, tak więc elegancko jest. Możemy już kielich zbierać, tak na dobrą sprawę. No i tyle. Elegancko. Teraz skaczemy, zbieramy kielich i lecimy klepać się z tym kapitanem statku, który ewidentnie szuka problemu tam, gdzie go nie ma. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dara. Dobrze. To jest właśnie taka technika na pokonanie tego bossa. Stoimy tutaj, jak gdyby nigdy nic. I on sam się będzie, kurde, nokautował. Ja nie muszę nic robić. Trochę oczywiście HP stracę. Pewnie, że tak. Ale ja se postoję, a on będzie tracił HP. Znaczy, to masło maślane trochę było z mojej strony, ale dobra, już mniejsza. Dawaj. Ja stoję i czekam. Trochę zapomniałem, jak się z tym bossem walczy, ale już teraz wiem, więc easy. Easy, man. Może dzisiaj skończymy tę gierkę, zobaczymy. Na razie jestem pełen ekscytacji, że się udało. To już jest nasz 18 kielich, proszę państwa. Jeszcze tylko 2 nam zostały. Jeszcze tylko 2. I teraz pytanie, u kogo nam zostały te kielichy? W ogóle, czy my jeszcze jakąś nową broń dostaniemy? To jest dobre pytanie, bo ja nie pamiętam. Dobra, teraz ten tutaj. Wróciłeś, herr Fortescue? Pewnie dzięki mojej tarczy, ja? Ale mam dla ciebie coś jeszcze. Coś, co może cię bardzo zaciekawić. Kasa. No, powiedzmy, że jest git. Powiedzmy. O, tu kurde jeszcze skrzynka. LOL. Dobra, to jest fajna niespodzianka przed wyjściem z sali bohaterów. To muszę przyznać. Bardzo fajnie to zrobione. I dobra, po statku widmo będziemy mogli pójść teraz na następny poziom. Tak więc dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie macie wspomnienia ze statkiem widmo. Natomiast... oj. Coś padł, nie chce ruszyć do... O, dobra, teraz ruszył. Sala wejściowa. No to teraz tu zobaczymy, co będzie się działo.
Piękne zamczysko. Za rok spełnia tu wszystkie swoje mroczno-czarnoksięskie obowiązki. Staraj się nie przeszkadzać chochlikom w rutynowym sprzątaniu i zdejmij buty, proszę. To ostatnie jest dobrym ogłoszeniem. O, mamy tych kurde downów. Ale dużo procent za nich dostajemy. Ładnie. To nie jest też długi poziom, to od razu wam mogę powiedzieć. Ten poziom bardzo szybko sobie zaliczymy. Następny będzie trochę dłuższy, bo on trochę będzie wymagający. No ten to naprawdę nie jest długi. To jest kwestia, nie wiem, 3-4 minut, 5? Nie no, może nie przesadzajmy, ale no nie jest w każdym razie długim poziomem. Ładnie są tutaj dojeżdżani, śmiecie. Ale w oryginale pamiętam, że ten poziom potrafił też mnie zdenerwować przez to, że tutaj są też chochliki, które, no można by powiedzieć, no wiecie, te zabierające, złodzieje tak zwane. Już mamy w ogóle 60% kielicha, rozumiecie to? 60%. Bardzo ładnie graficznie i soundtrackowo się ten poziom prezentuje. Złodziejaszków tu nie ma. A tu jest wyjście z poziomu w ogóle. No to widzicie. Zobaczcie jak długi to jest poziom. Skoro mamy tutaj już wyjście. Więc teraz tak, spójrzmy, gdzie mogliśmy coś ominąć. Pójdźmy do góry najlepiej. Od góry lepiej zacznijmy, dokładnie tak. I tu chyba na prawo nas nie było, co nie? No właśnie, tu nas nie było. Ha, 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 widzicie? Dobrze pamiętałem, żeby pójść na prawo. Teraz schodzimy schodami w dół. Bo nie do góry. O, bardzo ładny wodospad, uwielbiam. Oddawać miecz. Mamy kielich. Tyle, cały poziom. Nic więcej. Nic tutaj więcej nie ma, moi drodzy. Piękny wodospadzik. Uwielbiam wodospady w grach. Ale to myślę, że nie jest żadną tajemnicą, ponieważ jeżeli długo mnie znacie i długo mnie oglądacie, to zawsze wychwalałem wodospady w grach wideo. A teraz widzimy się za chwilę. No już jestem z powrotem. Trochę cięcie po cięciu w tym momencie wleciało, ponieważ było, no już jestem z powrotem i teraz się widzę z wami serio z powrotem. No tak poza tymi chochlikami, goblinami, które są złodziejami, to szczerze powiedziawszy uważam, że poziom jako tako jest okej. Nie jest trudny, a jak sami mogliście zobaczyć, bardzo krótki poziom i przyjemny strasznie. To co teraz będziemy mieli u tego typka? Dan, człowieku, jak spisuje się ten miecz? Mówiłem ci, że jest magiczny, co nie? Mam tu coś, co mogę ci dać, ale nie mam pojęcia, co to takiego. Chcesz zaryzykować? O kurde, do gościu. Teraz to ty żeś mnie zdziwił normalnie, no nie? Bardzo fajna nagroda. Bardzo fajna. Dziewiętnaście kielichów. Zostaje nam już tylko... Dwa poziomy nam zostają. Maszyna czasu i następny poziom, który jest po maszynie czasu, czyli wielki finał już się zaraz szykuje. I myślę, że chyba przejdziemy dzisiaj gierkę. Ale zanim to zrobię, ZW. No to co, lecimy z maszyną czasu. Thank you.
Bardzo ładna lokacja. Zarok chce rozszerzyć swoje wpływy poza granice czasu. Pomyśl tylko, dokąd mógłby się wybrać? Do współczesnego Londynu, Egiptu? Możliwości są nieograniczone. Zgadzam się w 100% z tym tekstem. I to będzie trochę dłuższy i trochę trudniejszy poziom, ale myślę, że damy sobie radę. Wydaje mi się, że w remake on jest trochę łatwiejszy. Swoją drogą, dajcie znać, jakie macie wspomnienia z tym, jak i poprzednimi poziomami. Ja wiem, że ja jestem denerwujący, że zawracam ciągle gitarę z tym, ale ciekaw jestem, po prostu. W remake'u, jak i w oryginale, tutaj jest świetny soundtrack i w ogóle platforma, po której skaczemy, to jest mózg. Lol. Porozmawiajmy z Gargulcem. Za pomocą mrocznej magii, zwanej nauką, Zarok stworzył urządzenie służące do mechanicznego pomiaru czasu. Części tego chronografu są diabelsko skomplikowane. Wypatruj latających czasomierzy i przygotuj się do przestawienia wskazówek głównego zegara. Tak, mechanika w tym poziomie będzie polegała na tym, że będziemy musieli za pomocą tych wskazówek u góry ustawiać sobie czas. Na przykład, podejdę sobie tutaj i będę mógł przejść, no nie? Ale tu na przykład, żeby przejść dalej, już niestety nie będę mógł, ponieważ... A, czekajcie chwilę, wait a second. Ale mi tu teraz głośno zaczęła chodzić PS4. Dobra, nara. I teraz idziemy sobie tutaj. Na razie jest wszystko w porządku. Na razie jest wszystko w porządku, tak jak powinno być. Okej. Na razie nie mam do czego się przyczepić. Tą sekwencję zrobiliśmy elegancko, 24% kielicha, super. I teraz tak, tą stronę mamy ogarniętą, gdzie nie będziemy mogli przejść, tutaj na przykład. O, i tu już musimy ustawić czas, mamy na 1, 2, 3, 4, 5, musimy ustawić mniej więcej złotą wskazówkę na taką S-kę odwróconą. Dobra, mniej więcej ogarniam, mniej więcej. Już się otworzyły? To na S-ce ma być, a tamto na tym, dobra. Muszę się zawsze upewnić po 10 razy. To jest dosyć podchwytliwy poziom, ale da się go ogarnąć. Widzicie? No to możemy się wyleczyć i tak też zrobimy. No, jesteśmy pełni. Teraz tylko tam trzeba będzie jakoś to odblokować. Czekajcie, bo to chyba było... To jakoś się zatrząsło, jak było na tym. O właśnie, tutaj. Nie, no to dobrze było. To dlaczego tam jest ta bariera? Bo nie pamiętam. Dobra, wyczerpana do końca. Czyli dobra, tu nie przejdziemy. Na chwilę obecną. Więc to, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Najwyżej potem będziemy mogli tamtą Elkę zdobyć. Więc teraz sprawdźmy, co tutaj będziemy mieli za blokadę. Żadną. To zostaje na S-ce, to na dwójce, dobra. Więc idziemy. Bawimy się teraz srebrną wskazówką. Dokładnie tak. Auć. Auć, to bolało. Nie ma tu nic? Nie ma?
Dobra, tu też nic nie ma. Więc to, co mogłem, to zrobiłem. Uuu, to też bardzo często mi się zdarzało w tym poziomie. Aż za często. I to w oryginale i w remake'u bodajże. Nie pamiętam, czy jak grałem w remake pierwszy raz, to też się tak zdarzało, ale jestem święcie przekonany, że fejle na bank jakieś były. Akurat w takie rzeczy jak to, że ja przechodzę Medieval bez stracenia życia, no to ja nie uwierzę. Okej. Dobra, teraz trzeba będzie tam coś takiego ogarnąć. Ojejku. Nie pamiętam, na czym to polegało. Excellent, mamy to. Nie pamiętałem szczerze, jak to się robi, ale okej. Najważniejsze, że się udało, prawda? Prawda. Tu mamy kielich, więc spoko. To będzie nasz ostatni kielich. 20 kielich. Ludzie. 20 kielich. I ja zawsze nie wiem, czemu myślałem, że tutaj jest exit. A to nie ma exitu, to jest po prostu przejście dalej. Ale jakoś tak nie wiem, jak pierwszy raz grałem w tę gierkę, to miałem jakąś dziwną skizę, że tutaj jest exit. Nie wiem czemu zresztą. Okej. Teraz tak, trzeba będzie przesunąć to i owo.